Internauci pytali, który z nich ma HDMI. W tej chwili, jeżeli chodzi o wyjście, wyprowadzenie sygnału wideo na zewnątrz, to ViewSonic ViewPad 10 ma złącze DisplayPort. Generacja następna będzie miała HDMI, generacja, która wyjdzie na platformie NVIDIA Tegra 2. Czy to będzie taki kierunek w przypadku tabletów, że będą zaopatrzone w tego typu rozwiązanie? Tak. Z tego, co widzę i czytam z informacji prasowych, producenci będą promować tablety jako urządzenia typu Media Center. Coraz bardziej urządzenia, które będzie można podłączyć do telewizora, będzie można z nich zadzwonić, będzie można przeglądać internet, będzie można z nich puścić muzykę. Wykonać prezentację, także tutaj... Czyli to jest to coś, o czym ja mówiłem na początku naszego dzisiejszego spotkania, że leży sobie takie coś na stole i na przykład oglądamy telewizję, mamy ochotę pokazać przyjaciołom nasze zdjęcia czy filmy z wakacji, podłączamy do telewizora i oglądamy sobie w dobrej jakości, a jak trzeba, no oczywiście wykorzystujemy do prezentacji, zabieramy gdzieś tam do pracy i to jest chyba główne przeznaczenie tego sprzętu, no bo zupełnie powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, tak jak my w radiu spędzamy całe godziny siedząc przy montażu i montując materiały dźwiękowe, które potem w formie reportażyków, rozmów i w ogóle reportaży czy słuchowisk są na naszej antenie, żeby przed czymś takim siedzieć i, przepraszam za dwuznaczność, ślepić się w sumie w nie tak duży ekran. Tak, dokładnie. Także tutaj, tak jak wspomniałem, kierunek tabletów jest w stronę urządzeń multimedialnych. Pomysłowość ludzka jest tak szeroka, że zobaczymy, w którym kierunku to potoczy się dalej. Twórcy oprogramowania również będą tutaj prześcigać się w coraz nowszych aplikacjach. Rynek oprogramowania dla tabletów jest ogromny. Jak wiemy z informacji od firmy Apple, 22 stycznia została pobrana z ich sklepu 10-miliardowa aplikacja. No to rzeczywiście to jest... No właśnie, a jeśli jesteśmy już... A ja miałem mówić coś o tym... Właśnie już pana zaraz wpuścimy, tylko i nic nie mówię. Nasi słuchacze jak gdyby zupełnie tutaj zmienili temat i znowu zmieniają, ale może pan dopowie, panie Piotrze, co pan chciał powiedzieć. Na iPada mamy Apple Store, na Androida mamy w tej chwili Android Market, tak? Dobrze tak, mówię. Tam również są darmowe aplikacje i również można pobierać. Jest z internetu i myślę, że właśnie istnienie takich sklepów, tak, takich marketów jest również wielkim dodatkiem i bardzo dużym plusem, bo wiele aplikacji nie musimy instalować poprzez komputer, tak, tylko wchodzimy sobie na stronę sklepu, z którego możemy wyszukać, możemy sprawdzić, jakie aplikacje są najczęściej pobierane. Wybieramy, instalujemy, jeżeli jest konieczność zapłaty, no to oczywiście w tym momencie rejestrujemy się, podajemy numer i płacimy, dokładnie. Ale skoro mówimy o sieci i mówimy również o telewizji, przed chwilą mówiliśmy, to Anonim nam zarzucił na czacie, ale po co podłączać do telewizora, skoro zdjęcia trzymamy w chmurze, a telewizor odtwarza z chmury. No niby logiczne, ale z drugiej strony ja nie wierzę, żeby wszystko trafiło od razu do chmury. Znaczy, z mojego doświadczenia, ja w domu nie posiadam telewizora, więc nie miałbym do czego podpiąć tego urządzenia. Posiadam projektor. Ja chwilowo nie mam chmury. Chmura, tak, to jest... To się zbierają. Tak, tak. Chmura to jest bardzo dobry kierunek, zresztą widać po aplikacjach, które używamy. Aplikacje do tworzenia notatek, do kalendarzy. Coraz częściej dane trzymamy w chmurze, dostęp do tych danych jest dla każdych urządzeń, dla urządzeń na systemie androidowym, na systemie Microsoftowym. Także dostęp do danych z chmury jest z każdego systemu w tej chwili bezpośrednio. W takim razie, panie Tadeuszu, teraz zadaję pan kolejne pytanie dla czatujących i od razu mówię, że będzie to pytanie trudne i że wybieramy tą odpowiedź, która będzie najlepsza i najpełniejsza. Pytanie dla czatujących brzmi: czy możliwe jest zainstalowanie systemu Android na tablecie z procesorem Intela? Jeżeli tak, to proszę podać o wszystkie wersję. Szczegóły, które pana zadowolą. A teraz głos muszę oddać panu Tomkowi Lamowi, który tutaj aż przebiera nogami, bo tak się urwała jego ocena i musimy ją wreszcie skończyć. Nogami jak nogami, proszę państwa. Otóż dostałem, właściwie przypadło mi już w spadku, bo
po tym jak Piotr mnie ograbił z dużego 10-calowego tabletu, został mi 7-calowy z Androidem. No nie powiem, bardzo fajna zabaweczka. Jakie znalazłem zastosowanie? Ja znalazłem zastosowanie bardzo domowe. Otóż wieczorami i popołudniami, kiedy chciałem sobie odpocząć, a jednocześnie kiedy być na bieżąco... Padał śnieg? Nie, śnieg już nie padał, ponieważ mamy odwilż od początku stycznia. No to kiedy padał deszcz? Chciałem być na bieżąco, powiedzmy, ze stronami, z pocztą. To brałem sobie tablecik, ponieważ malutki. Można go było trzymać w zasadzie w jednej ręce. Żona nie wyrzucała. A to swoją drogą. Zabierała. Nie, żona używa laptopa, także ona jest już przyzwyczajona do tego. Natomiast ja sobie brałem tablecik, trzymałem go sobie w jednej ręce, drugą sobie to robiłem, co powinienem robić, czyli... Pracowałem na tablecie. No panowie mają tutaj bardzo ładny uśmiech, ale nie o to chodzi. Dobra, wracając. Drodzy Państwo, bardzo czuły na dotyk. To jest jego zaleta. Przy tablecie 10-calowym, ja go miałem na chwileczkę u siebie, w pierwszej chwili miałem w ogóle problem, że mi ten dotyk ruszył. Nie wiem dlaczego, nie wiem z czym to było związane. Być może, że była to kwestia po, no chociaż odczekałem tą godzinę po transporcie, bo przyjechało to do mnie nie... Tak, no nieomal zmrożone przyjechało, nie ukrywam, że kurier to chyba woził cały dzień, ponieważ wieczorkiem był dopiero u mnie, a jak wiemy, kurierzy o 8 rano pobierają te paczki z paczkarni. W każdym razie tak, przywieziono mi to wieczorem, odczekałem godzinę przepisową. Sprzęt w pierwszej chwili, ten 10-calowy nie chciał zadziałać poprawnie. Potem ruszył, tak? Potem ruszył, ale podłączyłem, to jest właśnie ciekawostka, że dzięki temu, że tablet 10-calowy ma tradycyjne porty USB, można było się pobawić w ten sposób, że podłączyć sobie myszkę i skorzystać z myszki w tym momencie.